No tak. Jeszcze raz. Słuchajcie, miał być zupełnie inny odcinek dzisiaj. Przygotowywałem wczoraj, spędziłem cały wieczór, żeby pokazać porównanie pewnych rzeczy, ale też dużo latałem i chciałem pokazać zachód słońca i jak to wygląda, jak wygląda sensor i o co chodzi z tym sensorem, tym Sony 586, tak? 586. Niby już 70 smartfonów ponad ma ten sensor, a jednak jeżeli chodzi o drony, to ciągle jest to nowość. W każdym razie ważniejsza sprawa wyniknęła w międzyczasie dzisiaj rano. Napisał do mnie pan Krzysztof i pan Krzysztof ma odpowiednie podejście. Widać, że mu bardzo zależy na tym, żebym mu pomógł. Napisał do mnie taką wiadomość. Posłuchajcie tego, jestem ciekawy, jakie będzie wasze stanowisko. I też, jeżeli macie coś do dodania, to proszę o komentarz. Witam. Przez całą noc analizowałem zakup drona i udało mi się w pewnym sklepie załatwić fabrycznie nowego R1 Flymore Combo z ubezpieczeniem za kwotę 3400. Zdecydowałem. Wcześniej zastanawiałem się nad zakupem używanego drona, ale biorąc na firmę uznałem, że nowy wyjdzie w podobnej cenie. Najbardziej zależało mi na czujnikach i na opcji śledzenia. Jak dojechałem do sklepu, to okazało się, że ktoś mnie uprzedził i sprzedali mi tego R1. I stojąc w sklepie ostro kombinowałem iść w górę i kupić R2, czy obniżyć wydatek i kupić mini. W sklepie nie było dwójki w wersji Flymore Combo i w końcu wybrałem bezpieczniejsze mini, bo tańsze i było od ręki. W sklepie potwierdzili, że jakby co, to mogę zwrócić i go rozliczymy, a teraz na spokojnie uznałem, że wolałbym totalnie zaszaleć i kupić R2 i mieć drona na lata ze wszystkimi topowymi bajerami na chwilę obecną. Wcześniej latałem od brata Mavic Pro, ale utopił go w oceanie, więc takie były moje doświadczenia. Oczywiście wykupiłem DJI Care po bratach doświadczeniach. Ogólnie dron ma być do osobistego użytku na wyjazdy turystyczne i pracuję w branży nieruchomości, dlatego czasem przyda się do zrobienia ujęć osiedla lub działek. Pytanie, czy dobrze decyduję zamieniając jednak na tego R2, czy jednak przesadzam? Za 2 dni jadę na kajaki i opcje śledzenia zrobiłby na pewno fajną robotę i z mini będę się denerwował, że ich nie mam. Kasa boli, ale uznałem, że jak szaleć, to tak, by w pełni być zadowolonym. Proszę o możliwie szybką odpowiedź, co pan o tym sądzi. Jeśli moje dylematy są bezsensowne, to przepraszam. Słuchajcie, właśnie pracowałem nad porównaniem i nad pokazaniem tych ukrytych, nieukrytych, tego, czego nie widać na pozór w Mavicu R2. Chciałem to dokładnie pokazać, bo już podczas transmisji to było widoczne, ale wczoraj wieczorem to było zdecydowanie widoczne, jak lataliśmy pod słońce, latałem Maviciem R1 i Maviciem R2 i miał być dzisiaj ten epizod, ale pokażę zupełnie coś innego, może wykorzystamy te materiały, natomiast pokażę parę rzeczy, które są bardzo istotne i o których warto powiedzieć. Więc moja odpowiedź do pana Krzysztofa była taka. Panie Krzysztofie, odpowiadam ekspresowo. Dron jest inwestycją na minimum 2 lata. Jeśli będzie pan latał i podejdzie sercem i pasją, proszę dopłacić do R2. Jeśli weekendowo i biesiadnie, bez urazy, wystarczy Mavic Mini. Więc w zależności od tego, czy serce wkładasz i pasję, czy weekendowo i bardziej biesiadnie, te dwa drony. Na pierwszy rzut oka widać także różnicę w powietrzu. Mini jest bardziej jak skuter. Owszem, dojedzie do celu, ale człowiek zmoknie i osiągnięcie tego celu będzie bardziej złożone. R2 to już bardziej jak sprytne auto. Daje radę w każdych warunkach i pokazuje z czasem swoje zalety, które doceniamy, gdy warunki są trudniejsze. Na przykład, gdy wieje silny wiatr albo latamy w centrum miasta i zrywa nam transmisję w sposób nagminny. Co do transmisji, Mini ma bardzo rozczarowującą jakość, nierówną. Na wolnym polu podczas testów z grupą skautów zrobiliśmy próbę na 2800 metrów. Natomiast przy Wawelu, gdy latałem po 50 metrach, już pokazywał utratę zasięgu i transmisji. Nie ma na nim jak polegać, nie można na nim polegać właściwie. R2 będzie miał na pewno kolejne aktualizacje, będzie jeszcze mocniejszym dronem. Już mówię, gdzie najbardziej widać różnicę. Mavic Mini jest bardziej latającą kamerą w bezpośrednim zasięgu, ma quickshoty, owszem te animacje krótkie. Dla wielu animacji nieruchomości może to wystarczyć, ale R2 pomimo trybów quickshots i bardziej rozbudowanych trybów typu hyperlapse ma także zdecydowanie lepszy sensor, bo ma sensor półcelowy IMX586, czyli 8000 na 6000, co daje nam możliwość zdecydowanie większego zakresu dynamicznego. A w praktyce, jak się to przedstawia, możemy robić fajne ujęcia
filmować pod słońce, przy zachodzie słońca i tam widać największą różnicę. Także smart photo, zdjęcia pod słońce i ujęcia filmowe wideo HDR tutaj czynią niesamowitą różnicę i tutaj widać to najbardziej, jak ten sensor działa. Także slow motion. Ten sensor ma możliwość nagrywania w rozdzielczości 4K nawet przy 90 klatkach na sekundę. Tu zastosowano klatkę 60, czyli dobrze to wygląda i tu jest też wielka przewaga. Możemy nagrać w zwolnionym tempie, jak na przykład osoba przechodzi na tle nieruchomości i pokazać tę branżę zupełnie inaczej, wyświetlić to na dużym ekranie i pokazać klientowi to naprawdę profesjonalnie. Jeżeli chodzi o R2, będzie miał na pewno kolejne aktualizacje, dlatego że DJI zainwestowało w niego pieniądze i liczy na to, że sprzedaż będzie coraz większa. Wiadomo, jaka jest sytuacja na świecie, wiadomo, jaka jest sytuacja w Stanach, więc muszą dać jeszcze więcej. W tej cenie i w tym małym korpusie zmieścić jeszcze więcej cech użytkowych, które nas przekonają do zakupu kolejnych egzemplarzy. Zatem reasumując, jeżeli będzie Pan wkładał serce i latał przynajmniej raz w tygodniu minimum, to Mavic Air odwdzięczy się. Naprawdę Mavic Air 2 ma bardzo duży potencjał, który na początku jest w ogóle niewidoczny. Ja też wpadłem w tą pułapkę. Natomiast jeżeli to będzie relacja bardziej weekendowa, biesiadna, relacja długo weekendowa, wakacyjna, jak jest ciepło tylko, jak jesteśmy w specjalnym miejscu, raz na miesiąc, raz na dwa, wystarczy mini. Mini zrobi świetne zdjęcia, zrobi fajne filmy i on w wielu przypadkach wystarcza. Natomiast jest też wiele osób, które po 2-3 miesiącach z Mini, czy już nawet po miesiącu, stwierdzą, że muszą przesiąść się na coś mocniejszego. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że pomogłem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Będę dzisiaj przygotowywał dalej materiał. Pracuję nad warsztatem. Kończę go do końca tygodnia. Chciałbym, żeby on miał profesjonalne oblicze, ale też pracuję nad materiałem większym na temat sensora i tego, jak oddaje ta matryca rzeczywistość. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Thank you.